Cześć, ja jestem Viper i zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu Assassin's Creed Origins. Jak widzicie, ja już jestem niemalże na miejscu. Pozwoliłem sobie poza anteną tutaj odblokować szybką podróż i jestem już tutaj w drodze do naszego celu i mamy się spotkać z Ayą w bibliotece. To jest poziom niestety 10. Więc ja może się z nią tylko spotkam, zobaczę o co tutaj chodzi i może powoli będziemy kontynuować, ale no w poziomie mniej więcej takim, jakim aktualnie jestem. No to co, zabieramy się do kontynuowania. 176 metrów do celu. No i lecimy od razu. Może lepiej na skróty. To Sirio nie meni się. Idę, idę. No, skacz, skacz, skacz. Serapis. Zobaczcie, z takiej wysokości nawet doznał obrażeń. O, już jestem na miejscu. To którędy jest tam wejście? Tego jeszcze nie wiem. Ale być może... Nie no, jeszcze sprawdzę z tej strony. Patrzcie, chyba jest tutaj wejście, ale tu, z tej, z lewej strony. Zaraz, pójdę tutaj. A i mamy schody. A to co? Patrzcie, skończoną lokację. Po środku Nomu Sapme znajdziesz mnie w ukryciu w wąwozie koło Antylii, w centralnej części zachodniej Delty Nilu. Czekam pod drzewem, któremu wydaje się, że jest wyjątkowy, ale tylko dlatego, że skalny most przesłania mu widok jego braci. No, przyjrzymy się temu, ale to w przyszłości może. All right, Serapis. Now what? Where is Aya? Ah, Serapis. I wrote a tragic comic pastoral epic centered on him. Ah. You're by, I guess. Aya's eager to see you. She said. Quickly, follow me. I am sorry, my good fellow. You appear to be drunk. This library is for serious scholars only. Pospiesz się trochę. Pospiesz się trochę, kolego. Who are you? Ah, interested in Homeric verse, eh? This way, please. I am Aya's cousin, Phanos. Ah, yes, Phanos. Nice to meet you in person. Tell me what is happening with Aya. Are you being so discreet? Gennadios sent his men on a house-to-house search. Often they drag people into the street and torture them for information. Typical of the system we live under. Gennadios. A monster. The Philoctetae of Alexandria. He is ravaging the city to find her. And where is she now? I have a very powerful friend, Apollodorus. No doubt you have heard of him. I have not. You will. In any case, he made a hiding place available to Aya after she ran into trouble. But what happened? You do not answer me. It is a mess of political intrigue. She will explain all, fear not. No kurczę, ale się kręci gościa. That's Phanos. He thinks he's a poet. The modern Sophocles. This is as far as I go. The way to Aya is found in the monument ahead. No dobra. Coś przeczuwam, że będę musiał się chyba wdrapać na samą górę. Hmm.
Jeszcze niżej. Aj, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Dobra. No proszę, którędy teraz? Never again should we spend months apart. We only have each other. Without him, what? Let us be together. Us two. Each to each. I have news. You are scarred by justice. I bludgeoned Medunamun with this. I hate that we have to do these things. But I am grateful that you did. If I am honest, I took pleasure in it. I've missed your touch. I have missed touching you. I killed as well. Actaeon. I hunted him down and discovered a mask in his room. When he returned, I forced him to wear it. Then I thrust this knife through his eye slits. Aya. But I was careless. Another of the masked ones tracked me to my home. It was even more difficult. We have one more. Then, we will be done. Look at this. I took it from Actaeon. Apollodorus tells me it is a papyrus from the Royal Council, which means the snake is in Ptolemy's court. How does this Apollodorus know these things? He has informants everywhere, because of his work with Cleopatra. But Cleopatra? She's been declared a criminal. By her treacherous brother, yes. She plans to take back the throne. She wants the snake dead as much as we do. And she trusts me. She gave me this. To slit his throat. It's an ancient blade that killed the tyrant Xerxes. A weapon of justice. Ingenious. Ah. I will go to the palace and discover who uses the seal of the snake. And I will use this. No, ciekawe. Zabijkę na wiosa i węża. Jeden punkt wolności. He spends his time at the bathhouse. Go search the palace while he's away. And you? I cannot leave here as long as Gennady is walking the streets. He is determined to kill me. Sugerujemy poziom 12. No zaraz sobie zajrzymy do zadań. Ale tymczasem... Zobaczcie, 4 punkty zdolności. Teraz wypadałoby się może czymś zainteresować. Odbij nadciągający atak, naciskając B w trybie tarczy, aby zadać obrażenia krytyczne i przełamać obronę przeciwnika.
następne mamy, możesz władać drugą bronią białą. Naciśnij prawy przycisk kursora, aby przełączyć się pomiędzy używanymi broniami. O, może. Możesz atakować będąc w powietrzu. No, to na pewno. Ściąga jeźdźców na ziemi, przejmuj ich wierzchowce lub pojazdy. Lub czy trzeba usiąść, oddać się medytacji i przyspieszyć? Nie, to ja sobie wezmę to. To następne nam się pojawiło. Jeśli grek po ataku wręcz lub unikła, aby rzucić ten proszek ogłuszon pobliskich wrogów, tworzy zasłonę dymną, która może zaburzyć widoczność. No ciekawe. W trybie tarczy naciśnij B. Tutaj mamy. Na razie to wszystko. Wyposażenie. Na wyposażeniu jest stan 6. Sobie weź 72 obrażeń na sekundę. To na razie, jeśli chodzi o łuki, tutaj mamy odzienie bajeka, wierzchowiec, ukryte ostrze, zwiększa obrażenie zadawane ukrytym ostrzem. Zbierz więcej surowców. Natomiast tutaj mamy miecze zwykłe, 53 obrażeń na sekundę. To jest broń ciężka. No to może... Może na razie nie będziemy tego ruszać. No i zobaczcie zadania. Wszystko jest na czerwono. Ja mam dopiero poziom 6. Wszystkie 6 i nic więcej nie mamy, więc wypadałoby się rozejrzeć po mieście, poszukać innych zadań i tyle. No i zobaczcie. Wąż to jedna z zamaskowanych osób, których imię pojawiło się w związku z tragedią w Siwie. No i do tego będziemy na razie dążyć. A na razie mapa. Tu jest jeszcze ukryty papirus, ale już go mamy. Tu jest poziom 20, poziom 15, 11, kurczę, 10, 20. To co, nie ma tutaj dla mnie żadnych zadań? Poziom 11, patrzcie. Tu jest do odblokowania tej szybkiej podróży. Poziom 15, ostatni strażnik. Mamy poziom 11, najmniejszy. Zasadzka w świątyni, zobaczcie. Zabieg Gennadiosa i węża. No dobra, to się zajmiemy tym. Zobaczmy na mapę. Więc to jest w tym miejscu. Lecimy od razu.
No i kurczę, teraz spróbujemy. Spróbujemy zejść. Bayek, what good fortune! I thought it would be years before we saw you again. Hail in peace, Menahed. How is your family? The children seem to grow larger by the minute. My wife and I have our hands full. And you, is there any news of... None. I forget myself. There are so many things in your life best not spoken of. Forgive me. I see by your garb that you have been promoted. Ah, yes. The High Priest, in his grace, made me his second. And my rank is not the only thing he has changed. You must see the temple. You will give me a tour? Of course, at the moment of your pleasure. Spotka się z kapłanem w świątyni Sekhmet. Ready to see our beautiful temple? After you, Menahed. Or is it servant of the goddess? Menahed will do for one as good as family. This is far from the sorry ruin of my last visit. Yamu now plays constant host to ceremonies showing our rustic way of life, which attract many visitors with more gold than sense. A description well suited to Alexandrians. How does this sit with your faith? I confess that my thoughts are sometimes uneasy. By a gang of ruffians, huh? Silent as ghosts. Uncle Bayek! Uncle Bayek! Hello, Uncle. Jewels of my life, why have you left your mother's side? Pick me up, Uncle Bayek! See now, there's no need to attack a man from behind. We're not numbering him 4-1, huh? You taught us to secure every advantage possible over a dangerous foe. Yes, yes, yes. And I am very dangerous! Hide well, for the Wanderer stalks your path! Kurczę, no to bawimy się w chowanego. Słuchaj, Nedjus Ark! You found me. Your turn to hide. Come away from there, Nyla. You're getting in the priest's way. Gdzie będzie najbliżej teraz? Semu. Nyla, are you following me? You might get lost without me. It's a big temple. Your father wants you to go home. And I prefer to stay with you. Keba! What in the name of the gods are you doing down there? I wanted to hide, but now I can't get back out. I'm scared. Stay calm. I will help you out of there.
This way, through the tunnel. Thank you, Uncle Bayek. No, my drogi. And I prefer to stay with you. Are you going to sleep at our house? You will meet your end at the hands of the mighty gladiator Soris. Oh, kurde. Soris, stay back! Dobra, mamy jakąś skórę. Co tu jeszcze się dzieje? Are you going to sleep at our house again? Not this time. But I hope to pass by and visit your mother. Sina, you must come down from here. This would be a good place to watch the stars. Only the priests are permitted here. You know that. Yes, but I want to see... Hush. Come down now. We can watch stars from the riverbank. That's the last of the children. I will tell Menahed that the children are safe. Masha. Może przejdziemy sobie tędy. Abounds in your market, and you claim you can do nothing? The dealings of the market are beyond me. Speak rather to the offending merchant. Priest, you have proven as false as your mummies. Menahed, your brood is delivered safely home. Thank you, friend. What did that fool want with you? Some visitors, having purchased religious objects, are angry when our village has no more dead cats to sell them. Though not a merchant, I am often the means by which the aggrieved snuff their anger. This matter needs a firm hand. No i mamy zadanie ukończone. No jeszcze sporo nam zostało do poziomu 7. Spotkaj się z kupcami na targowisku, ale ja sobie, moi drodzy... Na prośbę Menaheta, Bayek bada sprawę sprzedaży fałszywych relikwii w bazarze Jam. Spotka się z kupcami na targowisku Jam. To nam podpowie mapa. Gdzie jest targowisko w Jam? No nie wierzę, że... Kurczę... Tutaj?
Gdzie to jest oznaczone? Bontarara. Prosto. Sześć tysięcy metrów. Teraz sobie weźmiemy mapę. No i widzicie, teraz dopiero się to aktywowało. A wcześniej tego nie było. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd w grze. No i teraz już jest wszystko w porządku. Dawaj, Bajek, dawaj, dawaj, dawaj. Zaraz się dowiemy, o co tutaj chodzi. Teren śledztwa. Morias paraske vazma da tu danesti. Well, there's nothing but straw in here. Gosh, co ja mogę tutaj kupić? Straw. How dare you try to trick me into paying for this jacket? Powiem wam, że mnie to specjalnie nie interesuje. Greetings. I am. You have come to the right place, Neb. We have everything you could possibly want. What I want is to ask about false idols sold at the market. I have heard rumors of such, but there is nothing to them. Now leave if you want to avoid trouble. No to popytamy jeszcze. Tell me of the fake mummies being sold here. I have no desire to be dragged into this. Menahed sent me. Your silence is an insult to his holy office. I wish to anger neither him nor the gods. We are forced to sell items of lesser quality, or see our stalls destroyed. Who is behind this? I can say no more now. Let us meet tonight, where the village turns to farmland. No to już, już jest wieczór. Hemset her awies. Gehes. Cute lesse. Some awesome soup. No niestety trzeba przebić tą drogę, a może... którą tą stronę jest? Ale jeżeli... no tak. No dobra, to lecimy. Przy okazji możemy podziwiać przepiękną krainę. No i zastanowić się nad tym, może faktycznie kiedyś to tak wyglądało. Może było jeszcze piękniej. Zobaczcie, snopki. Mędle, nie snopki. Snopki też, ale postawione jako mędle. Ja już jestem. My friend. I am glad to see you have kept our appointment. Come, sit with me and share a drink of wine. I do not have time for that. It is a beautiful night. Let us enjoy the coolness of the air for a moment before turning to business. Merchant, I am not here to take in the air.
Who is behind the traffic of false icons? Well, you see, it is no simple story. There are many involved in this terrible affair, but they would all tell you the same thing. Pity the trusting man, for he suffers great pain. Seek evil, and you will always find it. Eat shit, Medjai scum! No, dość łatwo ich załatwiłem. Nie będę nic przenosił. Enough. A man who fights as well as you can perhaps afford to be trusting. Talk, or you will meet the same fate as your friends. That will not be necessary. Among the dunes, southeast of here, is the bandit camp where the fake mummies are made. I suppose you will go and destroy it now. Better I smash the camp than your head. No to ciekawe, 400 kilka metrów. Gdzie dokładnie? Tam jest też jest znak zapytania jakiś. To lecimy. As Ra lives, what a disgrace. No ciekawe, wjedziemy tutaj trochę z takich zalesionych terenów. Chyba będziemy podążać przez piaski. Piachu tu jest pod dostatkiem. Jeszcze mamy. Nie, wejdę jeszcze wyżej trochę. Die, idiot! Jeszcze trochę. No i zobaczcie, jest obóz. No to wypadałoby teraz podejść. No trochę to jest teren taki otwarty. Ale jest trochę trawy. Hey, what's going on here? You must be careful now. No i mamy jednego z głowy. Nie usłyszy. Ale idzie w tą stronę. Kurczę, za daleko jest. A jest jednak. Chodź jeszcze tu bliżej. I did not imagine. I kill you. O kurczę. Dobra, załatwiony. Wycofam się. Shows here, it will be the last act of a sad, stupid life. Better stay sharp. It's like we are being watched. Mam nadzieję, że się rozdzielą. What? Jest zabójstwo. Chyba
chyba to wszyscy. Ale tam jeszcze ktoś się zbliża, kurczę. Mam nadzieję, że tutaj nie wjadą do tego obozu. No i pojechali w swoją stronę. Dobra, przeszukamy teraz tutaj to miejsce. O kurde, uciekaj, 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 uciekaj. Kurde, odpaliłeś się, kolego. No kurczę. No całe szczęście, że nie muszę. Zniszczę to w ten sposób. Hey, what? Stop your shit! No to teraz już zagramy w otwarte karty. Dobra, tutaj mamy już zniszczone, a jeszcze sobie zajrzę tutaj. Jest. Jest. No i porozmawiaj z Menehetem w świątyni Sekhmet w Jamu. To wszystko, co mieliśmy tutaj zrobić. Chyba już nic więcej ja tutaj nie ugram. Ewentualnie proszę. Jeszcze coś mogę znaleźć. Tak samo i tutaj, w tych tobołkach. Jeszcze gdzieś. Tu jeszcze coś znajdę. Zweistab. No i mamy, broń ciężka. Ale ja powiem wam szczerze, nie za bardzo przepadam za bronią ciężką. No i co, przeniesiemy się tutaj z powrotem. Chyba z Menehetem porozmawiamy już sobie w następnym odcinku. Zresztą zapraszam was gorąco na następne materiały. Tymczasem żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć!